dzieci bierne, wchodzą niepewnie do bramu, ubrania mają zniszczone, zaniedbane. Przyglądają się kramowi, patrząc zazdrośnie na bogate dzieci, które obok siedzą w twierdzi. Dzieci nic nie kupują. Handla się złością nie przepędza. Podchodzi biznesem do żony. Ludzie, kupujcie biedne rzeczy! Kupujcie u mnie najtaniej! U mnie wszystko, czego pragniecie! Proszę mi powiedzieć, że mi wiecie, że było tak. Szanowny panie, ale on jest bardzo drogi. Kosztuje 250 zł. Cena mnie nie interesuje. Jestem bogaty. Żono, jeśli ci się podoba, to chętnie kupię. Ale taka! Już dawno nie kupowałeś niczego pięknego. Ostatnio to było chyba jakiś miesiąc temu. Kupiłeś mi złoty na szyi. Biznesem wyjmuje też pieniędzy, płaci, odchodzą. Handlarzem się kłamie. Dziękuję, dziękuję. Życzę Państwu szczęścia. Ludzie, kupujcie, kupujcie u mnie. Podchodzi biedna staruszka i chce kupić bułkę. Prosi o bułkę. Proszę bardzo. Podaję pan bułkę. Staruszka skuteczna ma zamknięte pieniążki. Przelicza je i okazuje się, że to za mało. Nie mam tyle pieniędzy. Proszę tu oddać tę bułkę. Jak się chce je. Oglądają. Otrzymam na żadną dużą. Zaciera ręce i mówi. To coś dla brata. To kosztuje tylko 50 zł. To niemożliwe. Przecież to nie jest tylko bułka za ręce. Niech będzie 30 zł. Niech pan zobaczy. To ci bułka za ręce. Niech będzie 10 zł. Ale ja więcej nie opuszczę. Ty nie wiesz, jest najgorszy, najbardziej brzydki, jakiego widziałam. Jest spróchniały, brudny, bez twarzy. Nic nie jest ważne. Dam panu 50 groszy i na koniec. Zgoda, niech będzie 1 zł. Dołożę do tego 1 zł. Pięknie.